Hejo, hejo, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, odzywam się do Was we vlogu. Pomyślałam, że nagram Wam vloga, dlatego że w ten weekend już moje jakby rzeczy, praktycznie w większości, powinny wyjechać z tego adresu. Tak, ja jestem jeszcze no make-up kompletny. Jak widzicie, wczoraj troszeczkę już użyłam makijażu na to oko, ale kurde, znowu rano mnie coś delikatnie drażniło, także dzisiaj odpoczynek totalny. Jak widzicie w tle, teraz możecie mi dopiero zarzucić, że jest bałagan, bo jest. Jest i jeszcze długo teraz przez taki cały tydzień można powiedzieć, że będzie. Znaczy w sumie może nawet nie, bo... Lalo, chodźcie przywitaj. Chodźcie przywitaj, Lalo. Lalo, chodź przywitaj z widzami. Lala jest cała, słuchajcie, w tym, w krzakach, w sensie w trawie. No nie uciekaj, powiedz haj. Haj, widzowie Agi, tak, moje. Moje kocie kochane. Gdzie idziesz? O, przyszedł zazdrośnik. Dzień dobry. Dobra, no to miały być koty, to będą koty. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Nogę weź sobie tu, poczekajcie. O tak, gdzie mi się teraz przytulę. Zobaczcie, jak ona się przytula. To jest kochany kot. Kto jest kochanym kotem? Zobaczcie. No. Jest taki przytulas. Strasznie jest nauczona takiego przytulania. Powiem wam, że ja przytulam oba koty i ona jakoś jest taka żądna po prostu. Tulimy, tulimy i tak podchodzi i się tak sama przytula. Tak? Tak, jesteś takim kotem, co się lubi przytulać do pani. No pewnie, że tak. No dobra, już? Starczy tych kotów? Starczy przytulania? Nie będziemy nagrywać vloga o przytulaniu kotów. Chcecie vloga o przytulaniu kotów? Nie, no chyba nie. Starczy, tak? Spadaj. No pokaż te piękne ocięta jeszcze, pokaż te piękne ocięta. O! Piękne moje oczęta, piękne. Dobra, leć. No, także co? Jestem w bałaganie, dzisiaj powinnam ogarnąć większość. Większość, dlatego że ta większość powinna już być na wannie, przepraszam, jutro wieczorem. I w sobotę albo nie wiem, w niedzielę będzie prawdopodobnie jechać już tam daleko hen. Także no muszę to wszystko poogarniać. Już zostanę bez chyba nawet telewizora. Zostawię sobie tylko laptopa. Także wszystko pójdzie na wana. A za tydzień, słuchajcie, no zostaną tylko już takie drobiazgi. Wiecie o co chodzi? Mam was na statywie, dlatego tak fajnie mi się gada. Ale możecie zaobserwować kartony. Pudełka, zniosłam właśnie ten plastik, bo w niego chcę władować większość kosmetyków. Tych, które wiem, że przez dajmy na to ten, nie wiem, przejściowy taki czas, gdzie będziemy teraz tak na takim tymczasowym, że tak powiem, adresie, czyli będziemy u Tomka, no to, że nie będę ich używać. Czyli takie kosmetyki właśnie tam będę pakowała, których nie będę używać. I te kosmetyki będą, słuchajcie, w garażu przechowywane wraz z rzeczami, które również biorę, których również nie będę używać. A to, co będę używać, to właśnie będziemy zabierać jakby za tydzień. Czyli dosłownie, no resztki, wszystkie sprzęty i tak dalej. Stąd postaram się już właśnie teraz w ten weekend wytransportować. Lalo, uważaj. Piję już tym razem, słuchajcie, syrop, malinowo coś tam. Chciało mi się syropu, mam końcówkę okresu, ale nie martwcie się, była kawa, jest, znaczy jest, była. Nie ma już. Wypita kawa z misią. No i co? I ogarnia. Powiem wam, że aż mi się nie chce. Z jednej strony mi się bardzo chce, bo już po prostu mam dość tego miejsca, a z drugiej strony mi się totalnie nie chce. Kolejna rzecz, jaką wam powiem, to będzie taki vlog pogadankowy, mam nadzieję, że taki wam się spodoba. Sporo z was pisało do mnie, słuchajcie, na temat tego IGTV, że wy nie macie, że nie możecie, że nie możecie coś tam w to wejść, że nie możecie tego obejrzeć. Ja chciałam wam, słuchajcie, zapisać jakby te IGTV, tak jak na przykład można to zrobić z Instastory, ale niestety nie mam takiej opcji. Ja nie wiem, czy ja nie umiem, czy po prostu nie ma takiej możliwości. Bo chciałam wam
Słuchajcie, nagrać to i tak po prostu na YouTube'a wkleić jako filmik, ale że to jest właśnie jakby z IGTV. Niestety tego nie mogłam zrobić, więc chociaż pokazałam Wam wyprzedaż, czyli będziecie miały na kanale przed tym właśnie vlogiem taki krótkometrażowy, myślę, bo tam chyba wyszło z 14 czy tylko 15 minut. Taki filmik zebrany po prostu jakby z ostatnich moich dni. Tygodnia, 2 tygodni, czy tygodnia nawet, czy 1,5 tygodnia, nie wiem, gdzie pokazywałam Wam wyprzedaż. Część rzeczy oczywiście już nie ma, a więc kwestia pytań prywatnie, ale właśnie tam Wam pokazałam też wczorajsze, na przykład wyjście na mecz. No, więc taki po prostu przegląd dla tych, które oczywiście na przykład, nie wiem, albo nie mogą odtworzyć, albo nie mogą obejrzeć Instastory, albo nie mają Insta, po prostu. Oczywiście to jest tylko dla tych. Te, co nie chcą, możecie przewinąć, pominąć i tak dalej. Także tak by to wyglądało. Ja biorę się już na razie w pudła, ułożyłam, słuchajcie, ciuchland, czyli ciuchy z sypialni, te, które były tam w szafie. Daisy, co ty tam robisz? Ciuchy ze storage roomu, czyli tutaj te z garderoby Paris Hilton, oczywiście. No i co? Została mi kanciapa, ale bez sensu jest mi tutaj ładować w ten pokój, bo z kanciapy łatwiej będzie do wana wynosić po prostu tu bokiem. Te kartony myślę, że też jakoś może dzisiaj, jak zdążę to wszystko zrobić, to jakoś tak poukładam, żeby one były tutaj do brania z tej strony, bo tu chyba, chociaż nie wiem, ale chyba vanem tutaj wjedzie raczej w ogrodzenie, nie wiem. Tak mi się wydaje, żeby było łatwiej to nosić. Kartonów wyszło mi na razie 5 czy 6, jeszcze mi chyba 2 albo 3 zostały, więc jeszcze na coś zostanie. No, także tak by to wyglądało. przepraszam, chciałyście przeprowadzkę, to będziecie miały przeprowadzkę. Będzie filmik z przeprowadzki, ale taki wiecie, taki w formie vloga, coś Wam pokażę, coś Wam powiem. Co jeszcze miałam Wam powiedzieć? Odnośnie niestety właśnie tych zdjęć nieszczęsnych, może dzisiaj to ogarnę, mam już internet, ale gorzej u mnie teraz i z czasem, i z tym natłokiem tego wszystkiego, plus dodatkowe problemy, o których no publicznie mówić nie będę. Które gdzieś tam z którejś strony mnie w czymś blokują. Niestety, także na wysłanie nagród musicie poczekać. Po prostu najzwyczajniej musicie poczekać odrobinkę. Wszystko będzie wysłane na cacy. Nie martwcie się, ale dajcie mi po prostu chwilę czasu na poogarnianie tego wszystkiego, bo wiem jak to jest, że jak wyślę jednej, zaraz druga napisze, że czemu ja nie dostałam, a czemu tamta dostała. Daisy, co ty robisz? Daisy łapie jakieś muchy albo nie wiem co. Chcesz wyjść? Tak? Czekajcie, puszczę je, bo może chcą na dwór. Chodź. Idziecie? To idźcie, dziewczyny, no. Daisy. No. Res. Super. Czekaj, cię ogon przyczasnę. Dobra, koty. Koty wyszły. Koty są już na podwórku. A ja co? A ja będę się zbierać. Piję właśnie herbatkę, ogarniam maile. Odpowiadam na maile. No i co? Czekam jeszcze generalnie na chyba bodajże jedną przesyłkę. Chyba jedną. Bo co prawda chyba jeszcze ktoś się też odzywał, ale ja już w końcu zapomniałam, czy ja tam w ogóle, czy tam do czegokolwiek doszło w tej współpracy, czy nie doszło, bym musiała odgrzybywać całego maila, a naprawdę nie chce mi się, szczerze powiedziawszy. Także to. Będę też musiała adres zmienić w pewnych organizacjach. Aha, właśnie widzę wiadomości prywatne. Zaraz Wam podpisuję. No, także ciuchlan ogarnięty, ale wiecie, ciuchy to ciuchy, a największy jednak bałagan i nieład jest właśnie w takich gratach, w takich wiecie, w tym wszystkim, co tu jest tak naokoło, te papiery, te jakieś pudełka, pudełeczka. Aj, powiem Wam, że aż mi się nie chce, naprawdę. Wczoraj się tak nadźwigałam, że aż mnie plecy bolały. Nie dość, że coś z tym okiem, nie dość, że okres, to jeszcze plecy mnie bolały, ale nie dziwię się, bo te pudełka i to wszystko znosiłam z góry. No, znaczy ciuchy znosiłam z góry, a pudełka tutaj po prostu trochę dźwigałam. Dobra, widzicie, co się tam dzieje? Muszę to poodgracać. Przede wszystkim te miejsce, o tu będzie odgracone. Oczywiście pokażę Wam wszystko w trakcie i po tego całego tutaj rozgardiasza. Może coś powyrzucam, więc za chwilę wezmę siatkę i poprzeglądam, co tu w tych pudełkach jest. Być może tam jest coś, co w ogóle nie powinno już tam być, więc zwolni się miejsce. No, jeszcze będę musiała też, słuchajcie, pójść na tamten adres. Wczoraj był tam stolarz.
ponieważ musiał rozwalić, słuchajcie, kłódkę, bo nie wiadomo, gdzie był kluczyk od kłódki. Od tej kanciapy w ogrodzie, bo ktoś przyszedł tam, jak mnie nie było w ogóle w domu i po prostu rzeczy spod schodów, tam gdzie taki duży grzyb był ogromny w kuchni, ta taka kanciapka w kuchni, to tam stamtąd rzeczy ktoś mi wypierdzielił do tej kanciapy na dwór, przez co oczywiście no jeszcze bardziej jakby część rzeczy tam się zniszczyła. Wczoraj byłam, myślałam, że coś zabiorę, ale poza takimi wielkimi pająkami to tam jakoś jakby nie chciało mi się nawet grzebać. Dzisiaj może po południu właśnie już powiedziałam Oliwce, że jak wróci ze szkoły, to żeby ze mną poszła i poogarniamy co nieco, co się da wziąć, to jeszcze weźmiemy, a co nie, to trudno. Może też właśnie ogarnę lodówkę, wyjmę rzeczy z lodówki i może jakoś tą lodówkę wyczyścimy. Chociaż tyle o ile, bo mam zamiar lodówkę, jak się uda, zabrać ze sobą. To jest drogi koszt, a powiem Wam, że ona naprawdę była fajna. Ona jest dużą lodówką, fajną lodówką. Kij już z obudową, już pierdzielę tą obudowę i tak obudowa mi nie będzie potrzebna, dlatego że cały po prostu jakby wystrój, całe meble w kuchni były robione na wymiar, więc siłą rzeczy to i obudowa tam właśnie była do całego zestawu, a ja z tych rzeczy nie biorę nic, zero mebli, także to, no i co jeszcze? I to wsio, i tak to się nic nie dzieje, słuchajcie, no nic się nie dzieje takiego, co by tutaj trzeba było mówić, poza tym, że chciałam Wam podziękować za tą możliwość współprac, bo ostatnio ich się trochę posypało, że naprawdę ja już po prostu zaczęłam się gubić, którą, od kogo, co miałam, ile rzeczy, kto daje kod, a kto nie daje, bo powiem Wam, że temat ze współpracami wygląda tak, że najpierw się do Was odzywają, że gdzieś tam Was zauważyli, że przejrzeli Wasz profil, no i że na przykład chcieliby podjąć współpracę, czy Ty się na takie coś zgadzasz. Opisują Wam oczywiście częściowo warunki, czyli co oni by chcieli w zamian i tak dalej. No i albo się zgadzacie, albo się nie zgadzacie. Jeżeli się zgadzacie, to odpisujecie, że tak, jestem zainteresowana. Wówczas znowu dostajecie zwrotną wiadomość, że dajmy na to, jakie tam każdy ma zasady, czyli wybierz sobie rzecz, czy wybierz sobie dwie rzeczy, czy tylko z tego asortymentu, czy tylko z tego. Dostajecie swój link, taki, który jest powiązany jako z Wami, jako blogerami, czy tam vlogerami, czy youtuberami. No i co? I tak to działa. I potem czekacie. Czekacie na te rzeczy, ewentualnie czasami dostajecie albo coś dla widzów, ja na razie jeszcze nie dostałam, więc jeżeli macie jakieś u mnie rozdania, czy konkurs, co Wam robiłam, zawalanie, czy czymkolwiek, to są po prostu nagrody zrobione przeze mnie, ode mnie. Nawet jeżeli je dostałam, to słuchajcie, to nie jest tak, że ja to dostałam za free, bo to jest też jakoś wynagrodzenie mnie za mój wkład w kanał. Jaki by tam nie był, to jest to wkład, jest to mój czas, jest to moja praca, jest to siedzenie przy montażu. Kto nie nagrywa, ten nie wie. Każdy daje z siebie coś innego. Jedni dają mniej, inni dają więcej. Wam się wydaje czasami niektórym, że to jest takie, o, siadła, pogadała, wkleiła, udostępniła i teraz ofisuje, że wielki wkład. To wcale tak nie jest. Uwierzcie mi, że to zupełnie tak nie jest, bo cena w ogóle, jaką też płacimy my, youtuberzy, słuchajcie, za to, co się też dzieje, co nas dotyczy, co nas dotyka, tak jakby w sferze takiej poza YouTube'owej, na przykład, lub też YouTube'owej, czyli jakieś tam nie takie relacje, nie takie znajomości, nie takie przyjaźnie, fałszywe jakieś komentarze i tak dalej, fałszywi widzowie, no to tego jest po prostu ogrom, tego jest masa i to są rzeczy, o których głośno się nie mówi, ale taka jest prawda, że to jest ta ciemna strona YouTube'a, więc to też jest jakaś nasza nagroda za to, że jakoś to po prostu znosimy. Jedni znoszą, inni się poddają, zamykają kanały, potem wracają, mają huśtawki jakieś emocjonalne. Ja jakoś na razie mnie nic nie zabiło, fakt, był moment, gdzie mnie kiedyś coś osłabiło, ale nie zamknęłam kanału i szłam dalej. I to jest właśnie nagroda dla mnie, więc to nie jest tak, że o, dostałaś za free. Nie, bo to coś kosztuje, więc ja zapłaciłam po prostu za to cenę tego mojego wkładu, więc to nie jest tak, że coś jest za darmo. Natomiast kto jest ze mną od początku, ten wie, że bardzo dużo nagród szło z mojej kieszeni, z mojej kieszeni szły wysyłki i tak dalej, więc nie ma prawa nikt mi naprawdę zarzucić, że nie wiem, że coś dostała za darmo i zrobiła w rozdaniu, ale. Siądź, wygraj,
oddaj, podziel się z uśmiechem na twarzy, no to zwrócę honor. Ale wiem, że takich osób nie jest dużo. Są dziewczyny, które wiem, że dostają w paczkach PR-owych rzeczy na rozdania. Wiem, że są takie rzeczy, bo ja dostałam taką propozycję, ale to dopiero się odbywa, kiedy na przykład, dajmy na to akurat, w tej współpracy był taki warunek. Moi hejo, hejo, witam się z Wami ponownie. Nie wiem, na czym stanęłam, bo generalnie miałam i telefon, i potem wiadomości, i wizytę, i wszystko naraz. Pokażę Wam mniej więcej, co udało mi się, oła, już i tak plecy napieprzają, że po prostu masakra jakaś, ale pokażę Wam, co mniej więcej zrobiłam. Chociaż Wy i tak tego nie dostrzeżecie tego. Więc tak, tu, proszę zobaczyć, tu stoją wszystkie kartony już z ciuchami. Tu pusty pojemnik opróżniony z kosmetyków. Ten cały pojemnik jest w rzeczach, w kosmetykach, w akcesoriach i tak dalej. To będzie zamotane jeszcze taśmą. O, tutaj mam taśmę, jeszcze idę taśmę dzisiaj dokupić. To będzie zawinięte taśmą i schowane w garażu. To są rzeczy, których nie będę używać, czyli nie potrzebuję. Tam, o tu. Tu rzeczy, które zostawiam, czyli które będę jeszcze wykańczać, używać. Tutaj coś do mycia twarzy, jakaś odżywka dosłownie w resztce, tutaj resztka. Także te resztki będę wykańczać. Tutaj produkt do stóp. Co tu jeszcze? Tonik sobie zostawiłam, oliwi, krem BB i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam rzeczy, które będę zabierała ze sobą. Dlatego, że tutaj są rzeczy, które miałam w pojemniku, które, z którego, tak jakby z mojej toaletki, o, tak powiem. Więc to jest to. Rzeczy ładnie sobie pakuję, więc to to. Stąd jeszcze będę sprzątać. Tu, jak widzicie, woreczki gotowe do pakowania. Zostały mi, proszę bardzo, zostały mi tam dwa kartony. Książki Oliwii będę pytała, czy będą mi potrzebne. Tu są ciuchy zostawione na krześle, które będę jeszcze używać. W tym czasie, co jeszcze tu będę, czyli ten tydzień. Zostawiałam różne, bo nigdy nie wiadomo, co będzie mi potrzeba. Tutaj mam rzeczy, które były w pudełku z rzeczami do testowania dla Was, do testów, także zapakowałam w siatkę i muszą być na wierzchu i będą zabrane dopiero za tydzień, no z racji tego, że będę je testowała dla Was, więc będę u Tomka również nagrywać. Mam nadzieję, że zrobię tam tylko jakieś fajne Wam tło, postaramy się. Co jeszcze? No jeszcze zaraz będę ściągać obrazki i co? I nam zostanie tu jeszcze ten rozgardiarz, ale to dosłownie tutaj to wygląda strasznie, ale są płyty, które przyniosą z tamtego adresu, papiery ze szkół, tam jeszcze część moich dokumentów, rzeczy z wyprzedaży, kosmetyków, także to jeszcze będzie ogarniane. Czekajcie, bo mnie już normalnie ręka boli nawet. Stolik tu był, także telewizory będą do zabrania. Za chwilę mam do wywieszenia pranie, bo właśnie stawiałam. Ten cały rozgardiarz będzie do wrzucenia w coś, nie wiem jeszcze w co. Być może tutaj w jakimś, nie wiem, na walizkę może nie. Nie wiem, jeszcze jakieś kartony by się tu przydały, żeby popakować to, co tutaj właśnie jest, w jakieś jedno coś, w jedno jakiś, nie wiem, jakiś jeden karton duży. I zaraz Wam pokażę. Jest wyjście do, na ogród. No i kanciapa. Kanciapa też pełna rzeczy, ale są też kartoniki. Jak widzicie, tutaj były rzeczy wrzucone po prostu z tamtego adresu, które nie korzystałam, z których nie korzystałam. O właśnie. Widzicie, jak dobrze, że tu przyszłam? Widzicie? Przydało się. Przydał się karton od chipsów. Także tu mam jeden karton, tu chyba będzie jeszcze jeden. Kurtki. No i takie, czekajcie, i takie resztki. Tak, kolejny karton. Także mam kolejne dwa kartoniki. Zawsze to, słuchajcie, już coś się zmieści. No, a tutaj to już nie problem, bo to po prostu się wrzuci do jednego wora. I wurumur, nie no, żartuję, do wora i tyle. Także tak by to wyglądało na tą chwilę. Potem zostaną sprzęty. No tak jak mówię, to już będzie trzeba jeszcze więcej kartonów. No niestety, nie pomieszczę w te kartony, co mam, nie pomieszczę wszystkiego dokładnie. Dobra, biorę to tu. No i co? I za chwilę muszę lecieć, słuchaj. A muszę lecieć, bo moje dzieci zażyczyły sobie... Nic się nie stało. Moje dzieci zażyczyły sobie, słuchajcie, dzisiaj na obiad spaghetti. Więc muszę iść kupić wszystko na spaghetti. Tak czy siak i tak muszę iść. Jezu, jak mi plecy bolą, słuchajcie. Muszę iść. Czy to mi stanie? Kupiłam sobie ringa i wiecie, co zrobiłam z tym ringiem? Źle go w ogóle przymocowałam. Dobra, jest okej. Okay. Źle go przymocowałam, słuchajcie, dlatego, że przymocowałam go nie w tym miejscu, co powinnam. I dlatego teraz, o, nawet widzicie, że ja mam ringa, a telefon powinien być taki... O, o, spoko, nieźle. No, także tak to wygląda.
ale robię to naprawdę z takim, wiecie, z takim powerem. Dzisiaj była jeszcze właśnie pani, ta tutaj od tymczasowego mieszkania, bo słuchajcie, co się okazało. Właśnie. Okazało się, że przepadły gdzieś u nich, słuchajcie, formy, które do nich wysłałam. To znaczy nie formy, Boże, tylko... Czekajcie, ściszę muzykę. Nie formy, tylko wypowiedzenia. Wypowiedzenia, które ja im wysłałam z dwóch adresów. Dobra. To te formy przepadły, najzwyczajniej, nie wiadomo gdzie, jak, co. I pani bardzo się zdziwiła. A dlaczego się pani bardzo zdziwiła? Zdziwiła się, słuchajcie, tym faktem, że ja wyciągnęłam jej rachunki. No, formy wysyłałam. Czekajcie, bo mnie wkurza, że tak źle to jest. Dobra. No, zdziwiona była, bo ja jej wyciągnęłam, słuchajcie, rachunki z notesu mojego za te formy, że wysyłałam, czyli dowód po prostu wysłania. Ja wtedy brałam pierwszą klasę, nie brałam żadnego tam za podpisem i tak dalej, tylko brałam pierwszą klasą, ale miała dowód po prostu w dłoni z datą i tam chyba nawet był kod pocztowy, o ile się nie mylę. Bo wtedy jeszcze wysyłałam też formę do Oliwii do szkoły. Boże, i już ja bawić cię? Przepraszam, ziewam, no ale jestem padnięta. Wypiłam tej kawy, ale to nic mi nie dało. No, powiem wam, że wszystko super, tylko to takie siłowo, wiecie. Ja nie jestem tak przyzwyczajona do dźwigania i też nie jestem nie wiadomo jakiej postury, żeby kurczę tak dźwigać, ale spoko, dam radę. I właśnie tak mnie tylko plecy pobolewają. Oko, jak widzicie, nie wiem, ono się jakby trochę goi, ale tutaj od góry, jak dotykam, to coś mam wrażenie, że tutaj mam. Być może to po prostu jest zatarte. Może jest zatarte, nie wiem. Jeżeli chodzi o pogodę, to wam powiem, że zapowiada się cały czas na deszcz i tylko czekać, kiedy on spadnie. Tak wygląda. W południu chciałam iść tam na adres, kurczę, ale nie wiem, czy pójdę, bo jeżeli będzie padać, to nie pójdę, tylko się wstrzymam. No, ale raczej tam stamtąd zbyt wiele raczej nie wezmę, słuchajcie. Bo wszystko przyśmiardło, wszystko było takie, wiecie, śmierdzące od kurczę grzyba. Niestety, no grzyb to jest cholerstwo i to przesiąka okropnie przez wszystko. Dobra, idę. Nie wiem, czy nie wyjdę jak głupek po prostu w takich krótkich spodenkach. Chyba założę sobie zaraz te moje, to nie są boyfriendy, ale tak wyglądają jak boyfriendy. Więc założę je i mykam. Mykam do sklepu, dlatego że no, muszę kupić im właśnie rzeczy na spaghetti i taśmę klejącą. I czy coś jeszcze? I pewnie Red Bulla sobie wezmę. A i chyba chipsy muszę im do szkoły jeszcze kupić do Lunchboxa. Resztę dokupię im w sobotę. No, a nie wiem, czy wam wspominałam. Nie wiem, czy wam wspominałam. Chyba nie wspominałam, bo nie było ostatnio vloga żadnego. To wam powiem, że moje dziecko mnie opuszcza. No, 2 sierpnia. Nie, sorry, 2 sierpnia przyjeżdża po nią, przylatuje po nią Łukasz, zostaje do 3 i 3 wylatują z Birmingham, także. No, opuszcza mnie i to chyba na całe wakacje, także no powiem wam, że nie jestem pocieszona. Tak jak się z jednej strony cieszę, bo po pierwsze nie będzie się z nami tutaj gnieździć, że tak powiem, w jednym miejscu, kurczę, u Tomasza, to po pierwsze, ale po drugie, słuchajcie, znaczy wróć. Cieszę się, bo będzie miała wakacje, nie cieszę się, bo po pierwsze, by się gnieździła razem z nami i w ogóle, po drugie, będę cholernie tęsknić. Po prostu na samą myśl, no mi po prostu łzy nachodzą do oczu, także straszne to będzie. Dajcie znać, czy wy też tak macie, czy wasze dzieci gdzieś, nie wiem, jak macie takich nastolatków, to czy też tak przeżywacie, jak mrówka okres, bo ja po prostu nie mogę na samą myśl. Jak tylko Łukasz zadzwonił i rozmawialiśmy i on mówi, że ma plana, to powiem wam, że jak mi przedstawił ten plan, to w pierwszej chwili to za nie mówiłam. No i on dobrze wiedział, że ja za nie mówię, bo wie, że nie mam nic przeciwko, absolutnie, no. Nie ma nawet takiej opcji. Bardzo się cieszę, ale chodzi o tą tęsknotę. No, ja się tak nigdy z nią nie rozstaję po prostu na długo. Jeden raz była w Polsce, to chyba było tydzień, że siedziała bez mnie, co po prostu była jakaś masakra. To była jakaś masakra. Dzień w dzień musiałam ją słyszeć, musiałam dzwonić i się tylko wkurzałam, bo ona tam była zafrapowana. Ciągle gdzieś, wiecie, z dziadkiem jechała, to gdzieś z babcią na ogródek. No i ciągle była gdzieś rozchwytywana, a kurczę, ja tutaj siedziałam i czekałam na telefony. Masakra, straszne to jest. Ja sobie nie wyobrażam, co to będzie, jak dzieciaki wyfruną z gniazda. Naprawdę, tak z jednej strony, wiecie, czasami jest tak, że mówimy my, rodzice, że a już mam cię dosyć, już mogłabyś wyfrunąć, mógłbyś wyfrunąć, ale jakich by nie było, ja nie wiem, ja bym się chyba nie odnalazła.
Ja nie wiem, nawet to, że mam dwa koty, to by mi, to mi nic nie daje, nie? Bo tak się mówi, że jak dzieci wyfruną, to sobie kupię psa. Ale to tak nie działa. Nie, nie, nie. Straszne to będzie. No. Także przygotowuję się na najgorsze. Mam nadzieję, że wyfrunie z domu, nie wiem, mając 28 lat, nie? Nie no, oczywiście żartuję. Na razie nie mamy domu. Nie ma skąd wylatać. Dobra, kochani, słuchajcie, bo kłopoty już plotę. Vloga i tak wam jeszcze dzisiaj zmontuję i on będzie w miarę szybko na kanale. Może wam go podzielę, bo i tak go muszę podzielić na dwa raczej. Chyba, że będzie jakiś półgodzinny, zobaczymy. To dodam wam go, tak jak dzisiaj mamy co czwartek, to dodam go wam przed weekendem. Więc będziecie miały w piątek chyba. W weekend nie wiem, czy coś będę nagrywać, bo to będzie weekend taki z przenoszeniem gratów. Chyba, że coś się będzie działo, to wam się odezwę po prostu. A jak nie, to coś wam nagram na IGTV. No i co? I tyle. I u mnie przeprowadzka w pełną parą. Powiedziałam wam tak, że była ta babeczka od mieszkania, bo zginęły moje wypowiedzenia. Bo nie wiem, czy wam skończyłam ten wątek. No, zginęły im moje wypowiedzenia, które właśnie wysyłałam, że nada, nie? Po prostu tak jak mają burdello, bum-bum normalnie tam w tych systemach i w tych biurach, to się w głowie nie mieści. Także zginęły moje wypowiedzenia oba i z tamtego, i z tego adresu. No i dzisiaj pani właśnie przyjechała z formą. Słuchajcie, wypełnia formę, a wpisuje jako powód mojej wyprowadzki. Słuchajcie, zła sytuacja, coś tam, wiecie, zła sytuacja z sąsiadem, sąsiadką, znaczy z sąsiadami. No to ja automatycznie patrzę i mówię, no proszę dopisać tutaj, bo głównym moim powodem przeprowadzki i wyprowadzki i rezygnacji był bardzo zły stan domu, do którego chcieli mnie po prostu wepchać po zalaniu. No, to już jej się zaczęła ręka trząść, trząść, trząść. Wiecie o co chodzi? Trzęsła jej się ręka, jak to pisała, nie było jej to na rękę. Ale sorry, no sorry, winę tu, biznes to biznes i ja wiem, że oni się chcą wybielić i ja wiem, że będzie to dziwnie brzmiało, jak w formie będzie zła kondycja, wiecie, mieszkania czy tam domu, jak to gdzieś dalej pójdzie ten papier, bo wiadomo, że to gdzieś tam dalej idzie, jakieś kontrole, nie kontrole. Także przykro mi bardzo, ale no nie powodem byli sąsiedzi, tylko powodem było to, że chcieli nas rzucić w tego grzyba, więc sami niech sobie tam wchodzą. No, więc dopisała, niezadowolenie, ale trudno, mam to szczerze mówiąc w nosie, ja i tak już wszystko straciłam, nie mam tutaj już nic do stracenia. Także, brzydko mówiąc, sram już na nich i na tą całą sytuację. No, także co? Biorę się, lecę, zadzieram spodnie, przebieram się, bo naprawdę zanosi się na deszcz. I co? I później wrócę do ogarniania, to wam może pokażę, jak już tutaj coś będzie ogarnięte bardziej, bo niby wiecie co, jak to jest? Niby tu tyle już zrobiłam, naprawdę, można powiedzieć, że ogarnęłam wszystkie kosmetyki. Teraz nie, jak ja się tylko połapię, ale nieważne, to już jest najmniejszy problem. I wszystko ogarnęłam z kosmetycznymi rzeczami. Zostanie mi tylko jeszcze rzeczy z łazienki, ale to będę brała na bieżąco, bo to będę używać. I cały czas jest jakiś bałagan, wiecie o co chodzi? Niby to ogarnięte, ciuchy ogarnięte, wszystko jakoś takie rozpierdzielone. Ale to tylko tego wina, że no nie mam teraz za bardzo, wiecie, gdzie to ustawić. I tak stoi kątem i wygląda, jakby było tak naćpane, nie, na podłodze. No, ale spoko, już jest coraz lepiej. Tutaj już naprawdę niedużo zostało. Potem rzeczy z kuchni, to tylko wrzucać do jakiejś torby na wana i tyle. Więc tak już to będzie wyglądało. Ważne, żeby tutaj ciuchy były dobrze posegregowane, to co nosimy, a co nie nosimy. Dobre rybki, kochane, ja się z wami żegnam. Zobaczę, jeżeli nic już nie dopowiem po tym teraz nagraniu, to zgram to i już wam Już wam to zedytuję, skonwertuję i będę chciała wam udostępnić, a dalszy ciąg po prostu się będę odzywać całkiem na nowo. No bo tak jak mówię, dzisiaj poza na przykład obiadkiem to już się nic nie będzie działo, ale oczywiście jeszcze się odezwę, jak najbardziej się odezwę, tylko nie wiem, czy tutaj już nie przerwę i nie będzie kontynuacji. No, także co? Do usłyszonka. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Piszcie mi, jak u was wygląda sytuacja z opuszczaniem dzieci na jakąś chwilę nawet, na tydzień, dwa. Trzy. No, czy też tak tęsknicie i przeżywacie, jak ja? Czy to tylko ja jestem taka trochę nie w ten czas? Dobra, odzywam się do Was później. Buziaki, ajo!